nagroda rektora idzie do pani Agnieszki Szlagi. Agnieszka Szlaga! Nagroda rektora Akademii Sztuk Pięknych imienia Władysława Strzemińskiego. Wierzyłaś w to, że będziesz tą wielką wygraną? Nie, do mnie to nie dociera. Może jutro, może za tydzień jakoś się z tym oswoję, ale wiem, że na tej gali dyplomowej pojawiły się naprawdę mocne kolekcje. To są moje koleżanki, przyjaciółki, te znajomości, które tutaj zawarłam na uczelni i nie było wyjątkowo. Każdy się cieszył, że w ogóle na tej gali jest, że się do niej dostał, bo to jest naprawdę ogromne, ogromne wyróżnienie. Agnieszka, walka piękna i brzydoty, jak powiedziałaś, rozwiń to. Zainspirowałam się walką pięknej brzydoty w sztuce. I taką główną inspiracją był dla mnie tryptyk renesansowy Hansa Memlinga pod tytułem Sąd Ostateczny. I z niego zaczerpnęłam kolorystykę. Na takim pierwszym pokazie dyplomowym, wewnętrznym tutaj na uczelni, zdecydowałam się pokazać sylwetki w koronkowych maskach, które miały być jako dopełnienie całości. One miały zakrywać piękno modelki i miały stwarzać jakby wrażenie rzeźbiarskie tej sylwetki. Robiłam aneks rzeźby tutaj na uczelni, także mocno to u mnie siedziały takie rzeźbiarskie tony. Te maski miały za zadanie przedstawić tą sylwetkę tak bardzo rzeźbiarsko, żeby nie była ta modelka osobowo, żeby odbiorca patrzył może nie na sylwetkę modową, a na artystyczne takie odwzorowanie mojej wizji. Teraz zdecydowałam się na gali, żeby pokazać jakby inne oblicze tej kolekcji, że ta kolekcja może spokojnie iść bez masek, że te ubiory mogą spokojnie się obronić i wyglądać równie pięknie. Również jako dopełnienie tej kolekcji zaprojektowałam i stworzyłam kolekcję obuwia, gdzie też chciałam tą wizję walki pięknej brzydoty uchwycić i zaprojektowałam takie ciężkie spody od sportowych butów sneakersów. Połączyłam je ze szlachetną białą perłową skórą. Perły pojawiły się na rękawiczkach skórzanych, które ma każda sylwetka. A symbolicznie taka perła oznacza niewinność, nieśmiertelność. Także mam nadzieję, że prace z jednej i drugiej pracowni i obuwia i ubioru się fajnie dopełniają i tworzą taki efekt, jaki sobie zamierzyłam. Ogólnie jestem bardzo dumna z efektu. Wszystko konstruowałam i szyłam samodzielnie. Cała kolekcja jakby była całkowicie ze mną połączona w sercu. Ja w każdą tą sylwetkę, w każde przeszycie, w każdy but, w każdą skórę wkładałam swoje ręce, swój czas, swoje łzy. Całkowicie oddałam tą kolekcję właśnie takiej wizji.